Cześć, dzwonię do Was z pokoju. Karolina Gontarska zapytała, czy tak zwana choroba lokomocyjna ma także swój odmienny wariant wśród kosmonautów? Jeśli tak, to na czym polega i czy ma realny wpływ na wydajność pracy? Otóż dokładnie tak, choroba kosmiczna to taka kosmiczna choroba lokomocyjna. Dotyka ona prawie 50% uczestniczących w misjach kosmicznych astronautów i kosmonautów. Ogólnie rzecz biorąc, powoduje ją zdezorientowanie organizmu w przestrzeni kosmicznej w stanie nieważkości. W waszych głowach, a dokładnie rzecz biorąc w rejonie ucha środkowego, występują specjalne struktury zwane potocznie błędnikiem. Mówiąc pokrótce, odpowiadają one za zmysł równowagi. Płyn znajdujący się wewnątrz tych struktur podczas ruchów waszego ciała pobudza specjalne rzęski, dzięki temu wiecie, w jakiej pozycji znajdujecie się w danym momencie. Niestety w kosmosie, podobnie jak na statku czy w szybko jadącym samochodzie, proces ten może być zaburzony. Inne sygnały docierają do waszych mózgów z błędnika, a jeszcze inne z oczu. I właśnie ten dysonans powoduje dolegliwości takie jak nudności, apatia, bóle głowy, zmęczenie itd. Czy choroba kosmiczna wpływa na produktywność astronautów? Oczywiście, ten, który przeżył kiedykolwiek chorobę lokomocyjną albo chorobę morską, wie, o czym mowa. Podczas pierwszych kilku dni nowo przybyli na orbitę astronauci nie wykonują także spacerów kosmicznych. Zanim będą mogli to robić, ich ciała muszą przystosować się do nowych warunków. Choroba kosmiczna trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni. Jednak w historii astronautyki zdarzały się też mocniejsze jej przebiegi. Najbardziej poważnym był przypadek senatora Jake'a Garna, który w roku 1985 na pokładzie promu kosmicznego poleciał na misję kosmiczną. Przeżywał on swoją chorobę tak okropnie, że nawet powstała specjalna skala nazwana jego nazwiskiem, która opisuje intensywność przeżywanych objawów. W skali Garna większość astronautów uzyskuje wynik około 1/10. Jeden Garn otrzymał tylko sam Garn. Ale oprócz tych nieprzyjemnych objawów w kosmosie występują także normalne choroby. Różnego rodzaju zakażenia, infekcje, problemy z układem oddechowym i krążenia. Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że w stanie nieważkości gorzej działają niektóre antybiotyki. Natomiast niektóre bakterie, takie jak Salmonella, są jeszcze bardziej zjadliwe. Dlatego przed medycyną stoją dziś nowe wyzwania. Nie tylko walka z chorobami tu na Ziemi, ale też tam, na górze. W komentarzach jak zwykle zadawajcie swoje pytania. Dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w kolejnym Astrofonie.